Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawić wam talię opartą na dominacji z umiejętnością moc natury. O, tak ją nazwałem. Już jakiś czas temu ją złożyłem. Dziś pokażę, jak nią gram. Północ się ukorzy. Takie jest jej przeznaczenie. Ożywiona zbroja pod Karantira. Już znane zagranie do potworów. Przątka od Ozreala lub Goliata. Ozreala zagadam, Egerna lub Goliata. Co my jeszcze chcemy wymienić z tego? Może nawigatora. Kurczę. Nie chciałbym grać Imerifa bez obrońcy. Przejmę go jak nic. Tak. No dobra, rzućmy wilkołaka. Zapraszam. Jeśli nie ma duplikatów, działa podobnie jak sklep, co nie oznacza, że sklep również może tu być. Już taką talię dzisiaj spotkałem z tym, z tą radyjach i sklepem. Nie wiem, czy rzucić Egerna. Spróbować w ogóle zdobyć tą dominację. Wolę go pod obrońcę zawsze rzucać, ale niestety nie dobrym obrońcy. A dominacja jest mi potrzebna. Pod nich, pod Protofledera, pod Adde, pod Ogara, pod połowę kart na tę chwilę. A drugiej połowy nie chciałbym grać. Zatrucie. Czyli tak, może będzie w stanie go wyeliminować. Po trucizny niewątpliwie może grać. Z czego tu przede wszystkim byśmy chcieli zejść z nich. Nawet jak go zniszczy, o właśnie, to mogę spasować bezproblemowo. Szczerze powiedział, no straciłem dominację. To co mi zostaje? Wilkołak. Nie chcę go grać, wolę go zostawić na R3 i władować te 8 punktów w niego. To jest dominacja i Merifa, tak jak mówiłem, pod obrońcę jak już. Addy już nie zagram. Ożywiona pod Karantira. Geralt nie ma celu. Chyba pas. Mimo wszystko. Tu możemy sobie pozwolić na długą drugą rundę. Ponieważ tak generujemy wysokie punkty w pojedynczych kartach. Jest Ozreal. Przydać się może. Nie wiem. Dwóch wilkołaków już niekoniecznie chcę. Kurczę.
Karantina niedobre. Jak nie siłą, to a nie obrońcy. Pytanie, ile on będzie grał. Dobra, Brooksa może. Nie wiem, czy zdaję sobie sprawę, że na krótką rundę raczej przegra. Musimy coś rzucić, żeby mieć dominację. Rzuciłbym tą czwóreczkę, ale czwóreczkę łatwo przebić. Dużego? Wolę nie, bo jeśli zdejmie, to coś może sobie wyciągnąć. Używać umiejętności dowódcy, to też takie głupie trochę w tym momencie. No dobra, możemy spróbować tą czwórkę najwyżej. Może drugiego wilkołaka uda się dobrać. Teraz się dowiemy, czy gra. Gra. Egger. To nieźle, nieźle. Geralt Mattel, to jest najważniejsze w tym momencie, ale na razie bym się z tym nie śpieszył jeszcze. Chociaż nie mam dominacji. Może jeśli stworzy, chociaż jeśli nie dopuszczę mu, by użył Skellena, to nie stworzy drugiego Igerna, czy też Ozrela. Spalmy może go. Ata Hyuri. Tańczmy, noc jeszcze młoda. No, karta. Dobra, rzućmy ją. Chyba tego Goliata będę musiał zmuszony rzucić. Bo nie mam pomysłu, jak inny sposób osiągnąć dominację. Mógłbym ożywioną zbroję, ale liczę, że jednak spasuje. I chyba mi się uda dobrać karantinę. Blokada? Nie, krwawienie. 5 ma najsilniejszą jednostkę. Tego przejmie, nie mam sensu, nie ma sensu go rzucać, bo go stracę od razu. No, spróbować z tym Goliatem. No nie taki był plan, ale... Chodzi o dominację przede wszystkim. Muszę zejść Addy z Protofedera. Przede wszystkim z Addy. Bo ona bez dominacji robi tylko 3 punkty. Zatrucie. No dobra. Jego jestem w stanie zabić. Ale to nie oznacza, że nie będzie miał kolejnej trucizny. Ale też mam 5, więc dominacja mi zostanie. Pytanie, co jemu wyciągnie. Tak właśnie zrobił. Dobra, teraz ma 6. Poświęcić Ogara? Może tak zrobimy. Może mi zabierze tą 5. Ale wówczas mógłbym rzucić im Merifa. Oj nie, sklep. Tak jak mówiłem. Może mieć sklepa. Co zrobi? 3 losową jednostką. Tyle dobrze, że nie w to. Dobra, wykorzystajmy Protofedera w tym momencie. No, uderzmy. Kurczę, no tak, tu się paliła asymilacja. No ale i tak nie miałbym co innego rzucić. Tak będę musiał z tej zbroi w sumie
No i teraz dobre pytanie. Czy na pewno ze zbroi? Czy nie lepiej rzucić tego Imelifa wzmocnionego o 8? Jakieś szanse są na tego Karantira? Karantir głównie pod to jest grany, Ozreal duże punkty. Albo tego Ozreala. Tylko ma trochę tych punktów, no ale może tak właśnie zrobimy. Ozreala rzucimy. 13. Ja wszystko liczę na Karantira. To dobre. Karantir wtedy wchodzi za 23 punkty. Znaczy, co mówię, za 13, 23 z tym wychodzi. O, jest Karantir. Nawigator. O. Infiltrator tym bardziej niepotrzebny. Dobra. Nie dobrałem przątki, ale i tak nie miałbym nic dużego do jedzenia. Myślę, czy by nie władować ósemkę w to. Defendera trochę niebezpiecznie. Bo mógłby go czasem spalić czymś. Dobra. Teraz widzimy defendera. Roderick. Nic nas nie powstrzyma. Interesujący przypadek. No tak. Nie są to jakieś wielkie punkty w sumie. Z takiej karty. Dobra, dajmy defendera. Potem damy Imelifa. Wzmocnionego Imelifa. Znaczy zobaczymy co on zrobi teraz w kwestii tego defendera. Dobro cesarstwa jest najważniejsze. A, przeniósł. Ale mimo wszystko bym rzucił tego wzmocnionego Imelifa. Jeżeli spali albo cokolwiek innego, to zbroi wzmacniać nie ma sensu, bo i tak będzie 10. No. To jest jedyny sensowny ruch w tym momencie. Jeszcze Karantira ewentualnie mógłbym wzmocnić, ale to też nie ma większego sensu. A, tak zrobił. No, mógł tak zrobić, dobra. Nasz finisher w tym przypadku to będzie. W sumie nie ma czym co zbytnio przejmować z niewoleniem. Nie ma jakiegoś super celu. Nekera jedynie. Ale to 4 punkty. Za ile on bierze? Za 5. No to jeden punkt mu brakuje. Żeby przyjąć trolla. Trochę strach jakby miał Igni. Ale nie powinien. Raczej by się w kosztach nie zmieścił. Skoro grał sklepa i tą drugą. Nie pamiętam jak się nazywa. Radejach. No. Graliśmy. Może pełny potencjał tej talii nie został wykorzystany w tej grze, to i tak się udało. Dzięki za obejrzenie, zachęcam do zasubskrybowania kanału. No i miłej zabawy testując tą talię życzę. Pozdrowionka, pa.